Cześć, witajcie. Powiem wam, że od paru dni oglądam na serwisie Netflix. To nie jest sponsorowanie platformy. Ja nie dostaję za to kasy. Nikt tego nie widział. Nawet Netflix o tym nie wie, że mówię o tym. Chodzi głównie o to, że akurat mam platformę Netflix i na tej platformie od paru dni jest film 65. I mnie ten film bardzo zaciekawił z powodów naukowych. A w tym krótkim filmie postaram wam się wytłumaczyć, o co mi dokładnie chodzi. Chodzi mi dokładnie o tym, że na jakiejś planecie w naszej galaktyce z tej planety wyrusza misja badawcza, która ma gdzieś tam polecieć, coś tam zbadać. I naukowcy na tej misji badawczej będą zahibernowani. Czyli mamy jakiś tam statek, który wyrusza z planety X do planety Y. No i cała załoga naukowa jest zahibernowana właśnie w kapsułach i ten statek sobie tak popyla przez kosmos i nagle dostaje się w pole meteorów. Tam sztuczna inteligencja informuje, że nie jest w stanie już pilotować statku, że musi być sterowanie ręczne albo manualne. No i tam pilot, który steruje tym statkiem, tam próbuje coś tam zrobić, żeby nie rozdupczyć tego statku. Ale niestety, jak to zwykle w filmach science fiction bywa, no wszystkie wysiłki są na marne. No. Posłuchajcie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ten statek po prostu po licznych uszkodzeniach sieczce zrobionej przez meteory i mikrometeoryty po prostu dolatuje do Układu Gwiezdnego, gdzie jest niezamieszkana planeta. Oczywiście, jaką powiedział, jest to dziewicza planeta. Co tam się nie dzieje, w ogóle wchodzi w atmosferę z ogromną prędkością, rozlatują się przy okazji. No i ten statek po prostu przełamuje się poprzez uszkodzenia liczne, strukturalne na dwie części. Jedna część rozbija się w jednym miejscu, druga na bagnie się rozbija. I oczywiście zasadniczy problem, bo przeżywa tylko ten pilot i jeszcze jedna osoba, która jest zahibernowana w kapsule. No, ten pilot oczywiście tam jest poraniony, tam się szywa na miejscu, dokonuje tam dezynsekcji od środka, jest zewnątrz siebie, bo tam się pokiereszował strasznie i no i po prostu tam na swoim tam AI, super komputerze, na tym dziobie statku, który tam ocalał, wykrywa jedną kapsułę, w której jedna osoba żyje. Oczywiście jak już dochodzi do niej w skafandrze kosmicznym, bo nie był świadomy tego, że na tej planecie można oddychać, no to okazuje się, że ta osoba umiera właśnie, bo kapsuła się rozdupcyła i system zaczął fixum dyrdum. No to rozwala drzwi od kapsuły, odsuwa i ocalał tą osobę. No, tą osobą okazała się nastolatka, który jeszcze na pałę na łeb nie mówi w jego języku, tylko w jakimś innym. Gościu ma dylemat niesamowity, bo tłumacz na statku nie działa, nic nie działa, w ogóle jest anarchia. No. No to tam włącza tą swoją super AI i tam wykrywa. Ma taki przy sobie jakby, nie wiem, coś protoplastę tricordera ze Star Treka, smartfonu i holograficznego wyświetlacza. No i wykrywa tam, że druga połowa statku jest 15 km dalej. A i trzeba do niego iść. No. No to więc wyrusza w tą cholernie porąbaną podróż, zawierając po paru dniach tą ostatnią ocalałą. Tylko wiecie, zasadniczy problem jest taki, że akcja dzieje się na Ziemi 65 milionów lat temu. No. A tytuł tego filmu na Netflixie to 65. Powiem wam tak, normalnie bym o tym nie mówił. A mówię tylko dlatego, że ten film mnie zaciekawił z powodów naukowych. Wiadomo, że to jest science fiction. Wszystko to, co ja tu powiem, jest po prostu
teorią, hipotezą, bo nikt nie poleciał ani w przeszłość, ani w przyszłość, żeby to i tamto sprawdzić. Chodzi głównie o to, że zadajcie sobie pytanie, ile po naszej cywilizacji zostanie za 10 tysięcy lat. Dajmy na to samochód spalinowy, najnowszy, dajmy na to obojętnie jaki model. Rozłoży się po 200 latach silnik wykonany z aluminium i rozłoży się może po 500, po 600, 700 latach. Ale tak naprawdę po waszym samochodzie, rowerze czy po czymkolwiek po 500 latach albo więcej nie będzie nawet śladu. Może z innej beczki, laptopy, komputery, wszystko to się rozłoży w przeciągu 200 lat, nawet nie będziecie wiedzieli, że coś takiego było. Ewentualnie dłużej, po 1000 lat, bo niektóre elementy SMD i nie tylko mają wydłużony okres żywotności. Jest warunek w zamkniętym środowisku, jakim są jaskinie, głębokie kopalnie, tak. Stacja zasilana energią geotermalną mogłaby przetrwać nawet 14 tysięcy lat, rejestrując ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, burze słoneczne, tektonikę Ziemi i tak dalej, i tak dalej. Taka stacja naukowa miałaby sens. Dajmy na to hipotetycznie, jutro w Polsce wyrusza ekspedycja, cofając się w czasie z 2024 do minus 14600 lat przed naszą erą, gdy jeszcze chodziły szablozemne tygrysy, mamuty i tak dalej, a człowiek to wyglądał jak karykatura trola i małpoluda. No i ta ekspedycja z Polski instaluje stację naukową zasilaną energią geotermalną gdzieś w Tatrach, w jakiejś jaskini. No i ta stacja sobie działa, rejestruje ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, pokrywa chmur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rejestruje aktywność słoneczną, burze słoneczne, wyrzuty promieniowania, magnetyzm, magnetosferę, jonizację, srację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mija 14600 lat później, dochodzimy do roku 2024, gdy grupa naukowców odkrywa tę jaskinię z tą stacją, która dalej funkcjonuje i działa. I wiecie co jest najlepsze? Łączą się z nią bez problemu, dlatego że stacja bazuje na Linuxie. Bądźmy szczerzy, Linux jest najlepszym systemem operacyjnym na całej planecie, bo ostatnia katastrofa Windowsa i usługi CrowdStrike pokazała, że Windows to jest ulep z wielu wersji Windowsa z 25 lat. I każdy, kto wie, co mam na myśli, będzie wiedział, o co chodzi. Dajmy na to hipotetycznie, że tak by było, że jakaś grupa naukowa wyrusza w czasie, cofa się, zakłada taką stację pomiarową naukową wszystkiego dosłownie, od A do Z. I ta stacja sobie funkcjonuje. I po 14600 lat oni ją odnajdują, szczytują dane, analizują i tak dalej, i tak dalej. I wiedza naukowa ludzkości właśnie podskoczyła 600+. No. Zadajcie sobie pytanie tak naprawdę. Akcja właśnie filmu 65 dzieje się 65 milionów lat temu. Dajmy na to hipotetycznie. Jakiś statek kosmiczny awaryjnie ląduje na Ziemi i zostają po nim szczątki. Po 65 milionach lat, jak znaleźć te szczątki? Ewentualnie coś, co w ogóle wykaże, że takie lądowanie się wydarzyło. Bo powiem wam szczerze, datowanie radiowęglowe izotopem węgla C14 nie jest zbyt dokładne. Są jeszcze bardziej dokładne datowania. Więc to kwestia tylko tego, jak zaangażujemy się do działania. Bo ja już wielokrotnie widziałem zdjęcia, filmy, gdzie nawet w polskich górach ludzie znajdowali dziwne rzeczy.
jak to nazywają, anomalne rzeczy. Ktoś nawet zrobił zdjęcie, gdzie pokazał tam, gdzie ogólnie nie powinno w ogóle być prądu, w głębokich Tatrach osoba znalazła transformator, który ta osoba kawałek zaniosła swojemu koledze, który tam się zajmował bardzo naukowo i on ocenił, że to ma ponad 32 tysiące lat, no. I skąd to się tam wzięło? Każdy, kto ma otwarty umysł, to będzie wiedział, że przed naszą cywilizacją były inne, które osiągnęły ten sam stopień rozwoju, co nasza teraz tu. Anno Domini 2024. Tylko po prostu na Ziemi wydarzyły się różne kataklizmy, które spowodowały, że te cywilizacje zostały wygubione. Czyli zginęły, zagłada totalna i tak dalej. Cofnęliśmy się z powrotem do epoki kamienia rąbanego. No. No, chciałem użyć słowa kamienia dymanego, ale użyłem rąbanego, bo lepsza kultura musi być. No i zaczęliśmy od nowa. Dajmy na to hipotetycznie, macie iPhone'a, najnowszy iPhone 20 Pro Ultra, pokryty tytanem, berylem, czy tam nawet jeszcze powłoką ze złota. No. I dajmy na to, cofacie się w czasie 14 tysięcy lat do tyłu, jesteście na wycieczce, a Tatry hura hura, pstryk zdjęcie, pstryk filmik. A siema, jesteśmy z kumplami w Tatrach 14 600 lat temu, jupi jupi. No i kupicie tego iPhone'a, nie możecie go znaleźć, czas wam się kończy, wracacie do przyszłości. I co się dzieje? Niezły cyrk, bo tydzień później ktoś znajduje tego iPhone'a i ogląda wasze filmiki. I jest zdumiony. Oczywiście, no wiecie, no znalazł go pod ziemią w kopalni jakiejś. No i ten telefon trafia do naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Polsce i ci naukowcy szacują i nawet datowanie potwierdza, że ten iPhone ma 14 600 lat. I jest wielkie zdumienie, konsternacja i panika, no bo co, jak powiemy, że znaleźliśmy iPhone'a w polskich górach, który ma 16 600 lat, 14 600 lat, przepraszam bardzo, plus minus, no to będzie problem, bo środowisko naukowe ogólnie w Polsce to by się zesrało, by się nie umiało wypowiedzieć, jak to się stało, że iPhone, który jest dostępny powszechnie teraz, a znalazł się tam wtedy. No to będzie zasadniczy problem właśnie. Oczywiście przypominam, że wszystko to, co mówię, jest hipotezą, która po prostu nie jest potwierdzona w żaden sposób, a zdjęcia, które oglądam w internecie, dziwnych rzeczy anomalnych znalezionych w górach, niestety nigdzie w środowisku naukowym nie wypłynęły, bo pewnie są niszczone na bieżąco, żeby po prostu opinia publiczna nie poznała prawdy, że przed naszą cywilizacją były inne. Jeżeli chcecie naprawdę pokopać i dowiedzieć się prawdy na temat naszej cywilizacji, to polecam wam obserwować oko Sahary w Mauretanii, bo tam według mnie jest początek ogólnie cywilizacji. Tam była prawdziwa Atlantyda, ale tam była tylko stolica Atlantydy, bo Atlantyda rozciągała się na całą planetę, była cywilizacją globalną. I wiele badaczy, jak Graham Hancock i inni, potwierdzają moje słowa, więc... No i właśnie chodzi o to, że zadajcie sobie pytanie, co po naszej cywilizacji zostałoby za 65 milionów lat? Może w osadach skalnych, za pomocą głębokiego datowania, to może naukowcy w przyszłości odległej o 65 milionów lat kolejnych, może by coś odkryli, jakieś izotopy czy cokolwiek. No. Może by coś odkryli, ale wątpię. To wszystko jest teorią. Ale ten film, właśnie 65, bardzo, ale to bardzo uświadamia ludzi, jak nasza cywilizacja jest po prostu krucha. Że byle katastrofa i nas nie ma. Tak naprawdę na chwilę obecną nie mamy żadnej obrony planetarnej przed jakimikolwiek zagrożeniami.
Nasze rządy na całym świecie skupiają się na rozpętywaniu coraz nowszych wojen tylko po to, żeby walczyć o zasoby surowców, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i inne metale ziem rzadkich do produkcji zaawansowanej technologii wojskowej i takie inne pierdoły, zamiast skupić się na obronności planetarnej przeciwko zagrożeniom jak meteory, asteroidy, planetoidy, inwazja marsjanów. Więc naprawdę, zamiast skupić się na rzeczach, czy na przykład wyrzuty plazmy ze złącza, które mogą usmażyć nasze sieci energetyczne i cofnąć nawet do epoki kamienia rąbanego. Więc niestety nasze rządy obecnie skupiają się na własnych interesach i zabezpieczeniu własnych rodzin i własnych kont bankowych przed tym, żeby plebs się do nich nie dobrał. Więc mam nadzieję, że wam film się podobał i ta rozkmina myślowa. Jeżeli naprawdę chcecie się dowiedzieć, co miałem na myśli, obejrzyjcie sobie film 65. A będziecie miło zaskoczeni, to powtarzam, to nie jest promocja filmu, to nie jest promocja platformy Netflix. Ja nie dostałem za to kasy, platforma Netflix mi nie zapłaciła, oni o tym nie wiedzą i się nigdy nie dowiedzą. Ja po prostu mówię o tym dlatego, że z naukowego punktu widzenia mnie to bardzo zaciekawiło, bo to tylko pokazuje właśnie, jak nasza cywilizacja jest krucha i jak za chwilę może przeminąć. I nawet kolejne pokolenia, jeżeli by zostały na Ziemi, nawet hipotetycznie po III wojnie światowej, nie wiem, czy by w ogóle skumały, o co kaman my tu mieliśmy. Najprostszy dowód, cofnijcie się do epoki kamienia łupanego i dajcie Neandertalczykowi najnowszego iPhona. Dla niego to było wyglądało jak zwykły kamień. Ale jeżeli byście mu pokazali, co można za jego pomocą robić, to podejrzewam, że ten Neandertalczyk szybciej by skumał, na jakiej zasadzie działa iPhone, niż nowoczesne pokolenie urodzone po 2010 roku. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.